Szanowni Państwo, dosyć analiz, dosyć tych wszystkich rozmów o tym, kto jest lepszy, kto wygra, a kto przegra. Zaczyna się wielkie spotkanie. Przed nami wielkie święto. Startujemy. Ciekawe, czy im to się uda. Prosimy nie odchodzić od ekranów. Witamy ze Stade Orange Velodrome wszystkich naszych widzów. Zapraszamy serdecznie na transmisję, bo czeka nas piłka nożna w najlepszym wydaniu. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Francja zmierzy się z drużyną Belgii. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i... Co tam się wydarzyło? Piłka nie trafiła do siatki. Widzimy teraz skład reprezentacji Francji. Na bramce Maignan, w obronie Theo Hernandez wystąpi z Klosem. Tchouaméni oraz Adrien Rabiot zagrają na środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Realizator przybliża nam teraz jedenastkę reprezentacji Belgii na ten mecz. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. W pole karne, głęboko teraz. Ładnie to wyglądało, Jacku, ale tylko gdy wybijał się w powietrze. Bo umówmy się, ta przewrotka nie mogła zakończyć się golem. Dokładnie, Tomku, ładnie się złożył, ale sam strzał, cóż, lepiej będzie go przemilczeć. Maignan. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Rzutka trafia prosto pod nogi, tyle tylko, że gracza rywali. Theo Hernandez. Mbappé. Theo Hernandez. Kolomwani. Holuje piłkę, co teraz wymyśli? I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Tielemans. Dobra intuicja, jest przejęcie. Belgia przy piłce, sędzia nie przerywa. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ibrahima Konaty. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Sprytne podanie od Romelu Lukaku. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Konaty. Klos. Aurélien Tchouaméni. Antoine Griezmann. Udane wejście, akcja przerwana. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Francuzi będą kontynuować grę, ale po kolejnym przewinieniu mamy jednak gwizdek. Będzie rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No, ale teraz trzeba będzie już uważać. Kylian Mbappé. Mbappé teraz przy piłce.
Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Zobaczmy to jeszcze raz. Budowanie presji przyniosło skutki. Udało się zbudować wiele akcji, a następnie sfinalizować jedną z nich. Znowu gramy. Ciekawe, jak zareagują Belgowie po straconej bramce. Kevin De Bruyne. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Do Di Luke Bacchio. Dośrodkowanie, do De Bruyne. Powiem szczerze, nie wiem, jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Tchouaméni, Adrien Rabiot, Theo Hernandez. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Mbappé. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywna. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Adrien Rabiot. Kylian Mbappé. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Podanie odnajduje Lukaku. Rasko broni ten strzał, ale co dalej? Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Kylian Mbappé. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Kolomwani. Niestety traci piłkę. Belgowie mogą teraz stworzyć groźną sytuację. Może im dać prowadzenie. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. Doskonałe, pewne wykończenie, nie myli się, uderza mocno i słusznie. Z tak bliska nie ma co bawić się w półśrodki. Aktualny wynik to 2-1. Kingsley Coman. A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę.
Ojej, niby całkiem niezła główka, no ale jakie zagrożenie może przynieść niecelna próba z daleka. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. De Bruyne za linię obrony. Belgia przy piłce, sędzia nie przerywa. Jest Luke Bakio. To Janika Carrasco. Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami, w pełni zasłużenie. Gol od słupka. W takiej sytuacji zawsze pojawia się pytanie, szczęście czy umiejętności? Bez tych drugich pierwsze zwykle nie pomaga. Na tablicy wyników 3-1. Fas. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Podanie przyjmuje Carrasco. Co zrobi De Bruyne? De Bruyne strzela! Świetnie teraz w obronie. Ibrahima Konaty. Teraz Theo Hernandez. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Mamy wznowienie gry po przerwie i trójkolorowi po prostu muszą rzucić się do pogoni za wynikiem, bo jak ten się nie zmieni, to będzie kompromitacja. Sędzia gwiżdże faul na jednym z Francuzów. Adrien Rabiot. Znajduje tam Kyliana Mbappé i tym udanym wejściem skasował atak rywala. Był faul. Francuzi będą wykonywać rzut wolny. Posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Vertonghen nie zawahał się i wybił. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Jest Luke Bakio. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? I po akcji, jak się okazuje. Kolomwani. Mbappé ładnie za plecy obrońców. I zatrzymał to ładnie. Janik Carrasco. Jan Vertonghen. Francuzi przejmują posiadanie piłki. Onana. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Kylian Mbappé. Kibice wstają z miejsc. Dobra, spokojna interwencja.
No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Znowu może być groźnie z rzutu rożnego. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny. I mamy kolejny rzut rożny. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Ciasno było przy tym rzucie rożnym, ale bramkarz dobrze teraz interweniował. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Przy tej kontrze kibice na chwilę podnieśli się z miejsc, ale zupełnie niepotrzebnie. Teraz Griezmann. No i po ataku zagrożenie minęło. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Oddają piłkę. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dochodzi do piłki, jest groźnie. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Fas. Mbappé teraz przy piłce. Nie pozwolił na oddanie strzału. Romelu Lukaku. Carrasco. Coman. Castagne z piłką. Belgia traci piłkę. I De Bruyne! I mamy bramkę! Prowadzą teraz trzema golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Aktualny wynik to 4-1. Kolomwani. Kylian Mbappé. Mbappé. Dobry teraz atak na piłkę. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Teraz w posiadaniu piłki Belgia. I De Bruyne przy piłce. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Chyba ma teraz obrona tego strzału. Kolomwani. O, i to był książkowy odbiór piłki. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Piłka przekracza linię końcową. Aut bramkowy. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Dembele.
i piłkę ma Ousmane Dembele. Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. Yannick Carrasco. Bornauf. Do końca meczu pozostało już niewiele. I widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Upamecano. Teraz Theo Hernandez. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Pewne wejście we własnej szesnastce. Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. I po tej bramce jest 4-2. Yannick Carrasco. Carrasco. Stracona piłka. A teraz będzie dobra okazja. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. De Bruyne, centra w szesnastkę. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Nie kombinuje, wrzuca. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Mangala. Vertonghen. Carrasco. Teat. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. No i Castagne. I De Bruyne przy piłce. Belgia straciła piłkę. Sędzia kończy ten mecz. Górą, jak widzieliśmy, Belgowie. To oni zapewniają sobie zwycięstwo. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy. Kevin De Bruyne ma powody do zadowolenia po dzisiejszym spotkaniu. Zagrał dobry futbol, trzymał poziom, do którego przywykliśmy. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy. Ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Gracias.